Witam serdecznie na czytaniu na miesiąc marzec w koziorożce. Pasuję dla Was karty, moi drodzy. Koziorożec, marzec 2022. Co w marcu słychać u koziorożca? Marzec, koziorożec. Koziorożec. Marzec. Jedna karta się odwróciła. Koziorożec. Jedna wypadła na marzec. Koziorożec. Praca. Samopoczucie. Miłość. Single. Koziorożec. Praca. Samopoczucie. Miłość. Single. Co jest przed Wami ukryte? Rada. Oraz społeczeństwo i ludzie z Waszego otoczenia. Moi drodzy koziorożce, Wy miesiąc marzec poświęcicie takim afirmacjom i te afirmacje będą Wam się w tym marcu spełniać. To będą takie bardziej kwestie dotyczące Waszego rozwoju, Waszych spraw sercowych, takie sprawy życiowe, takie, które są pierwszorzędne. I właśnie będą one też wchodzić w życie, także następują w marcu dla koziorożców zmiany. W pracy u Was kończy się możliwość podejmowania decyzji, którą mieliście. Mieliście wcześniej możliwość podejmowania decyzji, to już teraz zanika i Wy obserwowaliście środowisko, otoczenie, wszystko jak to wygląda. I w marcu wychodzicie na takie, pokazujecie się wszystkim, to wszystko ujrzy światło dzienne, mówicie, przedstawiacie swoje projekty, plany i tutaj już nie siedzicie, tak powiem, cicho. Także Wy już tutaj działacie, moi drodzy. Dobrze, na samo Wasze takie samo poczucie, jak Wy się czujecie. Wy czujecie, że musicie ciężko pracować, co prawda w tym miesiącu w marcu, ale otaczają Was ludzie przyjaźni, otaczają Was ludzie godni zaufania, tacy, z którymi Wy możecie się też bardzo fajnie dogadać. Dla związków tutaj na dla koziorożców jest tutaj załamanie takiej pewnej granicy, która była wcześniej egocentryzmu zdrowego z niezdrowym. I Wy tutaj wchodzicie bardziej na ten zdrowy taki egocentryzm tutaj i patrzycie też troszeczkę bardziej na swojego partnera niż na samych siebie. Dzielicie troszeczkę Wasz związek bardziej na równe połowy, nie że jedna osoba większą, druga mniejszą. Także ten tutaj balans u Was w związku będzie. Jeżeli chodzi o związek i ludzi, którzy mogli Was oceniać, opiniować, tutaj będzie dla Was taka możliwość zachowania wszystkiego dla samych siebie głęboko i Wy akurat będziecie mogli sami w swoim otoczeniu, swoich czterech ścianach, będziecie mogli po prostu z przyjaciółmi też spędzać czas i będzie to, będą Was otaczały w związku też zdrowe energie. Także nikt nie będzie się Wam mieszał, nikt nie będzie dogadywał, przez nikogo tutaj nie będzie kłótni. Tylko uważajcie troszeczkę na tutaj też zabawę. Z po prostu jakieś spotkania takie towarzyskie, gdzie idziecie ze swoimi partnerami, aby też za dużo nie mówić po prostu o Waszych prywatnych sprawach i problemach. Single tutaj podchodzą do właśnie zaczynania, szukania swojego partnera, aczkolwiek nie są jeszcze nastawione na szukanie osoby takiej, z którą mogliby spędzić resztę życia. To jest taka bardziej odskocznia i też to samo mogę tu powiedzieć, jeżeli Wy byście szukali partnera, abyście spotkali kogoś, uważajcie, żeby to nie była osoba, która wcale do Was nie ma poważnych zamiarów, tylko chce tymczasowego takiego związku, nic poważnego.
osoby z Waszego otoczenia będą takie bardziej w marcu zapatrzone w siebie, także będą bardziej zwracały uwagę na siebie niż na przykład na Was czy na osoby z otoczenia Waszego. No i też tutaj jest możliwość dla niektórych po prostu spotkanie kochanka lub kochanki, także tutaj jest też możliwość taka dla niektórych koziorożców, jeżeli tylko będą tego chciały. Tak, no i też tutaj jest możliwość takich spotkań w marcu dosyć częstych przy na przykład kieliszku wina czy whisky. Takie spotkania dla Was bardziej, gdzie będzie Wam też towarzyszył alkohol. Przed Wami ukryte jest to, że Wy troszeczkę za szybko pędzicie. Wy nie zauważacie, że za szybko pewne sprawy u Was się toczą, za szybko podejmujecie decyzje, za szybko się wszystko dzieje i troszeczkę mogłoby to zwolnić. Radą dla Was jest, aby też nie bać się ryzyka, aby podejmować decyzje, nawet jeżeli mielibyście też nie zawsze wyjść na podjęciu decyzji dobrze, aczkolwiek karty mówią, że i tak wyjdziecie dobrze. Chodzi o to, że nawet jeżeli podejmiecie złą decyzję, to Wy coś się nauczycie dla samych siebie, dla swojego doświadczenia i będziecie wiedzieli już na przyszłość, także Wy tak czy tak bierzecie coś dla siebie pozytywnego. Nawet jeżeli podejmiecie jakieś ryzyko, a możliwość jest też bardzo duża, że będą to po prostu udane decyzje. Dziękuję koziorożce za obejrzenie karty na marzec. No i zapraszam również do karty dnia. Tutaj już jest na niedzielę jedna dodana też. Zapraszam. Zresztą te karty będą codziennie. Jeżeli wszystko oczywiście będzie w porządku, to będą te karty codziennie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam do kolejnych czytań. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć!